Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna. Posłuchajcie wszyscy dobrze. Te słowa, które usłyszycie, nie są przeciw Bractwu Piusa X. Na pewno nie. Żebyście mi tu czasem tego nie wmawiali. Ale żeby to zrozumieć, dlaczego to robię, to posłuchajcie dobrze. Zacznę ewangelicznie. Zaklinam Cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd. Poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań. Ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonuj dzieło ewangelisty, spełnij swoje posługiwanie. A zatem powiedzcie mi, czy ja zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. O nie, bratkowie! Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale Ewangelia Chrystusa nie kończy się na samych słowach. Potrzeba je jeszcze pojąć i zrozumieć. A więc, jeszcze nie tak dawno każdy z was chodził na nową mszę, nowusa, na posoborową. Dostaliście łaskę poznania prawdy. Teraz zamiast się modlić, by wasi bracia też taką dostali łaskę poznania, to plujecie na nich, wyzywając od posoborowców, indultowców i tak dalej. Już obrośliście w piórka pełnych pychy, jak ci dwaj, co się modlili w świątyni. A jeden z nich, można by rzec, dzisiaj mówi tak: Panie, już nie jestem jak ten posoborowiec, wydranie. Już zapomnieliście, że zawsze będę stał w obronie tych opluwanych, zwiedzionych, nieświadomych braci i sióstr moich maluczkich. Posłuchajcie tego dobrze. Jak możecie oddawać pokłon Chrystusowi, a potem pluć na Jego członki Kościoła katolickiego? Kościół i Chrystus to jedno, połączone mistyczne ciało oblubieńcze. Jak możecie adorować Chrystusa, gardząc Jego członkami w Jego Kościele? Kościół, choć jest dziś cierpiący, zraniony, sprofanowany i deptany w Eucharystii, to pomimo tego trwa i trwać będzie. Kościół ma moc uświęcania się mocą Chrystusa i będzie trwał do końca świata. Ci, którzy każą wychodzić z Kościoła do struktur pozakościelnych, o nieuregulowanych statusie kanonicznym z Kościołem, już są poza nim. Chrystus i Kościół to jedno mistyczne ciało. Jeśli ktoś porzuca Kościół, nie może czcić Chrystusa, bo Kościół i Chrystus to jedno. A co gorsza, struktury pozakościelne uważają się za tradycję z pewną gwarancją zbawienia, z ograniczoną odpowiedzialnością za wojowanie i walkę o Kościół. Plując na członków głowy Kościoła, takie struktury są poza nim, poza Kościołem katolickim. Nie można czcić Chrystusa poza Kościołem, plując na Jego członki zmierzające na ukrzyżowanie z Chrystusem. Biedni są ci odstępcy, tworząc różnego rodzaju bractwa czy stowarzyszenia poza Kościołem, które zostawili cierpiącą i prześladowaną Matkę Kościół. Sercem Kościoła jest msza święta, ale takie samo serce bije w Najświętszym Sakramencie ołtarza w tabernakulum, które wy już nie odwiedzacie. Tak więc cóż możecie wiedzieć o wojowaniu czy walce? Umiecie tylko wojować jęzorami pełnych jadu w internecie na członków Kościoła wojującego, cierpiącego Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego Kościele. Ale dać świadectwo wiary w obronie Kościoła to już nie.
bo macie kaplicę. Jeśli w bractwie świętego Piusa X głosi się takie słowa, że tam nie ma już po co chodzić, to niech wie, że odciąga ludzi od adoracji Najświętszego Sakramentu, od samego Chrystusa. Jest to czyn istnie diabelski. Dlatego będę unikał bractwa Piusa X, bo kapłani i wielu innych zwolenników twierdzi, że niepokalana hostia może zarażać. Ich przełożony mówi, żeby nie liczyć na takie cuda podczas mszy, że mogą się dziać. I dlatego mówię, bractwo świętego Piusa X jest tylko tradycją posoborową, poza parafialną Kościoła katolickiego. Jest tylko tradycją, która nie jest świętą tradycją, bo święta tradycja trwa od apostołów i trwać będzie do końca świata, póki Jezus nie przyjdzie. Święta tradycja w Kościele posiada wymiar łaski i moc uświęcania się nawet w prześladowaniu. Święta tradycja posiada wymiar łaski i jest lekarstwem dla Kościoła Chrystusa Pana. Tylko sama tradycja założona po Soborze Watykańskim II nie posiada wymiaru łaski, gdyż jak sama twierdzi, nie wierzy w cuda, jakie mogą dokonywać się podczas ofiary mszy świętej. Wiara i łaska idąca w parze z czynem czyni cuda w świętej tradycji Kościoła katolickiego. W samej tradycji posoborowej na cuda nie można liczyć, gdyż nie ma tam łaski i wiary. Dlatego, by nie utracić wiary, będę te miejsca omijał jak diabeł święconej wody. O nie! Ja w tym udziału brać nie będę. Mnie nie interesuje samo bractwo. Mnie interesuje Chrystus i Jego Kościół prześladowany, sprofanowany, opluwany nawet przez swoich, którzy uważają się już za dogmat posoborowy z jedną najdoskonalszą drogą do zbawienia. To sobie zapamiętajcie raz na zawsze. Ja nie jestem przeciw bractwu świętego Piusa. Jestem przeciw tym, co plują jadem na tych nieświadomych, zwiedzionych ludzi. Przeciw tym, co plują na kapłanów, którzy stoją przy ołtarzu tradycji w Kościele i teraz. Jeśli ci kapłani się stracą, to i ołtarze z tabernakulum się stracą. Katolickie ołtarze, wielowiekowe, a wy będziecie tego przyczyną, bo zamiast ich wspierać, to swoim jadem przegnaliście ich z Kościoła katolickiego. Od ołtarza, gdzie jest tabernakulum. I nie próbujcie pluć na tych kapłanów, bo oni stoją jeszcze przy ołtarzu katolickim i odprawiają jeszcze mszę katolicką wszechczasów. I zawsze będę bronił kapłanów, którzy stoją przy tym ołtarzu, gdzie jest tabernakulum. Ołtarz tradycji. I będę walczył o ten ołtarz i kapłana, co tam stoi, i Kościół. Na pewno nie będę walczył o bractwo, bo bractwo mnie nie interesuje. Dla mnie najważniejsze jest Chrystus, Kościół i ołtarz, który tam stoi od wieków. Nawet jak się wydaje, że już tonie i nie może utonąć. I nieważne, że stracę przyjaciół, ważne, bym nie utracił Chrystusa w Jego Kościele. I życzę wam, żebyście tak to właśnie pojmowali, a nie tak jak dogmatyczne słowa księdza Sztelina o mentalności niemieckiej. Teraz sprostujemy księdza Bańkę, który zachęca ludzi do grzechu śmiertelnego. Na swoim filmie mówi tak. Czy wolno uczestniczyć w nowej mszy? Odpowiadam, nie. Czy należy uczęszczać? Nie. Potem mówi jeszcze lepiej. A mówi tak. Lepiej uczęszczać online. Online, czyli przez telewizor. Rozumiecie? To poduczmy trochę księdza Bańkę. W Ewangelii czytamy.
Kto mówi, znam go, a nie słucha jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Ksiądz Bańka jest kłamcą, bo nie zachowuje trzeciego przykazania i nie ma w nim prawdy. Kanon Kościoła mówi, nikt nie ma prawa dawać dyspensy na przykazania Boże. Trzecie przykazanie mówi, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. To przykazanie kieruje nas do prawa kościelnego, które mówi, w niedzielę i święta uczestniczyć we mszy świętej, nawet pod karą grzechu ciężkiego. Rozumiecie to? A co gorsza, Pan Jezus mówi, jeśli nie będziecie pożywali ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będzie w was życia i nie zostaniecie wskrzeszeni do życia, tylko na wieczne potępienie. Żeby być w komunii z Chrystusem, musi nastąpić zjednoczenie ciała z ciałem i krwi z krwią. To tak jakby ksiądz Bańka chciał powiedzieć, że samochód może poruszać się duchowo na oparach, bez paliwa. I trzeba odróżnić komunię z Chrystusem z przyjmowaniem Jego świętego ciała i krwi, która jest w niepokalanej hostii, która ta staje się podczas mszy świętej Jego świętym ciałem i krwią. Takie wredzenie księdza tradycji posoborowej można spotkać tylko w kaplicach pozaparafialnych Kościoła katolickiego. Dlatego nie ma co się dziwić, że tak bredzą, jak ich przełożony twierdzi, że ciało pańskie, niepokalana hostia o wymiarze łaski nadprzyrodzonej może zarażać. Mówi również, żeby nie liczyć na cuda. Taka osoba, jak widać, jest niewierząca, a jego wiara jest mniejsza od ziarka gorczycy. Mnie natomiast zawsze Kościół uczył, wiara czyni cuda. To samo mówił Pan Jezus. Tak więc nie chcę stracić wiary, słuchając takich kapłanów posobrowej tradycji bez wymiaru łaski świętej w Kościele Chrystusa. Teraz sami zobaczycie, jak mówią to wyraźnie swoimi ustami. I nie jest to wyciągnięte z kontekstu, bo słowa są wypowiedziane całymi zdaniami. A na końcu zobaczycie fragment filmu o Kościele, jak powinien walczyć i wojować na śmierć i życie katolik. Bo za Chrystusa potrzeba oddać życie, a nie uciekać jak szczury z tonącego pokładu. I zobaczycie jeszcze fragmenty orzeczeń co do szprycy. To by było na tyle. I pamiętajcie, ja zawsze będę bronił Kościoła, nawet gdyby się wydawało, że tonie. Ołtarza i kapłana, który tam stoi. I zawsze będę sprzeciwiał się stołowi w prezbiterium i całą tym związaną nauką. I nie próbujcie pluć na tych kapłanów i tych nieświadomych ludzi, bo oni też należą do Kościoła i głowy Jego, czyli do Chrystusa. Oni też kiedyś dostaną tę łaskę, co wy. Plując na nich, plujecie na Chrystusa, a to są wasi bracia, tylko że jeszcze bez łaski zrozumienia. Czy wy się uważacie już za lepszych od nich? Już dostaliście skrzydełka białe prosto do nieba, które was zaniesą? Uważajcie, bo diabeł przebiegły jest, rzucając przed wami pychę, zagłuszając na nią prawdę. A teraz zamieniam się w spluwaczkę. Możecie na mnie pluć. Ja wam to wybaczam. Nawet jak mnie znienawidzicie, bo nie rozumiecie, co się tak naprawdę dzieje. A ty, księże Sztelin i księże Bańka i cała reszta, którzy myślą podobnie do nich, nawróćcie się. Nawróćcie się, bo idziecie szeroką drogą. Nie odrzucajcie krzyża pańskiego w jego kościele, ułatwiając sobie szeroką, budując sobie wygodne życie. Poza kościołem, w kapliczkach.
i więcej wiary i ufności Chrystusowi podczas mszy świętej, bo tam się dzieją cuda, a nie jak to mówi ksiądz Stalin, że nie. Ja kończę, ale jak będziecie pluć dalej na Kościół świętą tradycję i kapłanów stojących przy ołtarzu katolickim, to wtedy wyciągnę obosieczny miecz Słowa Bożego przeciw wam, bezlitosny. I na koniec jeszcze jedno wam powiem. Dochodzą do mnie słuchy od wiernych uczęszczających na msze wszechczasów do kościołów parafialnych, że ich pobożni księża tradycji katolickiej zorganizowali szkółki niedzielne dla parafian, tak aby mając wiedzę, wierni zrozumieli lepiej tradycję i jej liturgię i świętą katolicką. Mszę świętą. Takich kapłanów opluwa się w kaplicach bractwa, że sprawują nieważne msze święte i że są indultowcy. A ci indultowcy właśnie robią sobie szkółki katolickie. Tylko że tacy kapłani robią wszystko, żeby wróciły pierwsze ołtarze, a bractwo, buntując ludzi na kościół, wyprowadza wiernych z kościoła i sieje wokół siebie zło i chaos. A przez swoje złe czyny i nauki o indulcie stają się jak rak w kościele, który niszczy jedność kościoła katolickiego, jak również czyni podziały między wiernymi. I tak by to było, Panie Jezu, Matko Boża. Wzbudź ducha wojującego do walki w bractwie świętego Piusa o Kościół i odzyskanie katolickich ołtarzy w parafiach. Któż jak Bóg i Najświętsza Maria Panna? Niech wam Bóg Ojciec błogosławi, bratkowie, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna do Syna. I nie wyskakujcie z tej łodzi, choćby się fale zmnożyły, burze na nią padły, bo Pan Jezus przyjdzie w pewnym momencie i powie: nie bójcie się, ja jestem. Może hostia rzeczywiście być zabłudzona. Może być hostia po prostu, że tak powiem, tak jak w kielich wpadnie po prostu mucha i tak dalej. Co teraz robisz? Albo jakieś niebezpieczne trucizna. To w tamtych czasach też robili. No przez to Pan Jezus Chrystus nie może tolerować. Oczywiście może robić cud, ale nie możemy liczyć na takie cuda, bo normalnie mówiąc po prostu, więc jest to możliwe, że ta komunia jako może przekazać jakikolwiek wirus teoretycznie, prawda? No, ale mimo tego myśli, że to jest Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus nie robi po każdej komunii jaki cud, że właściwie te przypadłości po prostu zmieni cudowne po prostu w takie nadprzypadłości, które zostaną tylko zwykle, prawda? To on postaciami chleba. I chleb może być w postaci chleba, może po prostu nośnikiem po prostu każdego wirusa. I teraz, jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy uczestniczyć tylko w mszy świętej, która jest sprawowana w rycie, który w kontekście całego Kościoła dewastuje wiarę, czy Kościół będzie oczekiwał od nas, tak? Czy jeśli zadamy teologiczne pytanie, czy Kościół może oczekiwać od wiernego, czy prawo kościelne może oczekiwać od wiernego uczestniczenia w wybrakowanym rycie, który niszczy wiarę wiernych? Nie. Kościół nie może tego oczekiwać. Kościół w takiej sytuacji bez wątpienia zabraniałby nam uczestnictwo. To znaczy zdrowy Kościół, tak, na urząd nauczycielski Kościoła, który nie jest opanowany przez modernizm, bez wątpienia zabraniałby nam uczestnictwa w rycie, który w mniejszym lub większym stopniu jest skażony modernizmem i który długofalowo niszczy wiarę Kościoła. To nie ulega żadnej wątpliwości. Dlatego Bractwo Świętego Pisa X cały czas o tym mówi, że uwaga, ten ryt niszczy wiarę Kościoła. A więc czy należy uczestniczyć? Nie. W nowej mszy nie należy uczestniczyć. Czy wolno uczestniczyć?
Nie. Człowiek, który już zrozumiał, że ten ryt niszczy wiarę Kościoła, że długofalowo prowadzi on do wiary protestanckiej, nie może nawet w niej uczestniczyć. To jakby w zasadzie powinno być wtedy dla tego człowieka oczywiste, że nie może się pod tym rytem podpisać. Jak więc wtedy Dzień Święty święcić? Tak samo jak się święci, gdy ten Dzień Święty, gdy wyjeżdża się gdzieś, gdzie w ogóle nie ma dostępu do liturgii. Co można zrobić? Należy oczywiście starać się ten Dzień Święty uświęcić. Jeśli jest Kościół, jak najbardziej pójść do Kościoła, odmówić różaniec, przeczytać teksty mszy świętej, starać się zjednoczyć z Panem Jezusem, z jakąś mszą świętą odprawioną gdzieś na świecie. Może nam pomóc do tego jakaś transmisja online, których teraz jest całkiem sporo, pomóc do tego, żeby zjednoczyć się z tą liturgią, żeby wzbudzić sobie tą tęsknotę za Panem Jezusem, za liturgią Kościoła, za tym bijącym sercem Kościoła. Starajmy się zjednoczyć właśnie z tym bijącym sercem Kościoła, z ofiarą mszy świętej, przyjąć Pana Jezusa duchowo, poświęcić czas na modlitwę, na czytanie duchowe, na rozważanie, tak żeby naprawdę ten Dzień Święty poświęcić. I teraz, czy można katolickim nazwać coś, co nie obejmuje wszystkich wieków i pokoleń ludzi wierzących, zdecydowanej większości świętych pańskich, prawie wszystkich świętych kapłanów, tylko dotyczy jakiejś innowacji wprowadzonej w latach przełomu 60. i 70. minionego stulecia? No nie, w ścisłym rozumieniu, w ścisłym znaczeniu tego słowa to nie jest liturgia katolicka. Msza święta oczywiście jest ważna, to zaznaczam, tak? No właśnie, jeżeli są ważne i wypowiedziane słowa przeistoczenia, to msza święta jest ważna. I tu bym się chciał rozprawić z takim poglądem, że jak nie można w tradycyjnej liturgii uczestniczyć, to lepiej zostać w domu. Nieprawda. Kościół to nie jest papież Paweł VI, to nie jest Jan Paweł II, to nie jest Benedykt XVI. Kościół to jest Chrystus. Jeżeli kogoś, który poza Kościołem nie wprowadza do pewności Jezus Chrystus, no to ten człowiek po prostu nic nie rozumie w ogóle w życiu. Jak on ucieka od fundamentu, chce budować swoją twierdzę bez fundamentu, to on w ogóle nie wie, co chce budować. On chce budować wieżę Babel, która mu nie pomoże wcale. Ale jeżeli, a on powinien wrócić do Chrystusa i zacząć się nawracać tak, żeby Kościół odżył przez niego, a nie uciekać z Kościoła jak szczury ze statku, który już tonie. Wtedy, jeżeli my takie mądrali w nawiasach mówiąc, albo bez nawiasu może to powiedzieć, mądrali takie, że my tylko w Kościele wtedy, kiedy nam wszystko spada, dobry manna z nieba, a kiedy trzeba za Kościół walczyć, my uciekamy, to my po prostu takie same tchórze jak Piotr w swoim czasie, jak inni apostolowie. Czyli teraz jest tak naprawdę czas, aby katolicy wzięli za te wiosła. Oczywiście. Nie szalupy ratunkowe, tylko z powrotem na pokład i zaczęli wiosłować. Absolutnie. Oddawać swoje życie za Chrystusa, inicjatywa dolna, bo ta górna część to dawno zepsuta. Szczególnie kardynałowie, Watykan, całe to jest zepsucie totalne. Totalne zepsucie, tam już nic nie ma, dlatego mówi się tam, że Rzym upadnie, mówiła tam... Różne święci, widzący mówili o tym, że będzie piekło wysyłane kardynałami, biskupami, bo władze przyjęli nie te, które głoszą chwalę Chrystusa, te, które po prostu głoszą chwalę Antychrysta. Nawet może nie zdając niektóre sobie z tego sprawy. A oni chcą być podobni do ludzkości. Nie ma. Chrystus do ludzkości nie chce być podobny. Chciał ludzkość uszlachetniać swoim laską. Dlatego Chrystus pozostaje dalej w swoim kościele najważniejszą personą, Bogiem i człowiekiem. Najpierw Bogiem, a potem człowiekiem. My możemy z Niego, każdy z nas, czy wierzący gdzieś, czy katolik, czy niekatolik, z Niego wziąć przykład. Jak będziemy naśladować Jego totalnie, tak jak On nauczał, to każdy z nas stanie się katolikiem, chcąc nie chcąc. A jeżeli nie będziemy Jego naśladować do końca, to będzie każdy stwarzał swoje sekciarstwo i nic z tego nie będzie. A jak będziemy Jego naśladować doskonale, to wpiszemy się w Jego fundament i będziemy budować odnawiać nowy Kościół.